Witajcie serdecznie, kochani. W tych trudnych dla wszystkich czasach. Ja mam na imię Sebastian Staśkiewicz, dla tych, którzy mnie nie znają. Jestem fundatorem i założycielem Fundacji Ratuj Ryby. Wiecie co? Niezwykle trudno jest mi kręcić ten apel, ten materiał, ponieważ przeważnie prosiłem was o pomoc, o wsparcie dla ryb, dla sandaczy, dla natury, dla dzieci, dla szkół niepełnosprawnych, dla bezdomnych, dla potrzebujących, ale przede wszystkim dla środowiska. Dla środowiska. Dla czystego środowiska, żeby działać w tym kierunku, żeby edukować dzieci, żeby też pojąć tą istotę, że czyste środowisko, co nam daje czyste środowisko. W tych czasach w zasadzie też jakby doświadczamy tego. Mówię o tej odporności, którą mamy właśnie dzięki czystemu środowisku, dzięki czystym zasobom, dzięki zdrowym wodom, dzięki zdrowym rybom pływających w czystych wodach. Niezręcznie mi jest prosić, bo w tym razem będę was prosił o apel, o wsparcie dla mnie, dla ludzi, którzy się zajmują na co dzień Fundacją Ratuj Ryby, pomagają w tym, żeby utrzymać ten podmiot. Jak wszyscy wiecie, a może nie wszyscy, ja nie jestem zatrudniony we fundacji. Fundacja jest tego typu organizacją, gdzie wszystkie środki, które wpłacacie, wszystkie środki z wniosków o dofinansowanie są przeznaczone na cel. Nie pobieram sobie stamtąd pensji. Nie są te środki przeznaczane na, nie wiem, paliwo, księgowość w 99% też opłacam z prywatnych środków, a także z prywatnych środków lub z pomocą partnerów jest utrzymywany ten podmiot. I te wszystkie działania, które przez 5 lat udało się zrealizować, aż 500 dla tych, którzy nie wiedzą, tak były organizowane. Słuchajcie, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Ja osobiście również, ponieważ jednym kliknięciem przysłowiowym myszki straciłem możliwość realizowania swojej pasji. Straciłem możliwość, pozbyłem się pracy. Odwołano już ponad 40 imprez edukacyjnych, wydarzeń, nad Wartą, rejsów. I tak naprawdę powoli nie mam środków ani na utrzymanie podmiotu, ani na koszty stałe prowadzenia Fundacji Ratuj Ryby, które jak ktoś prowadzi jakikolwiek podmiot czy też fundację, to zdaje sobie sprawę, jakie to są koszty. To nie są małe koszty. Udawało się dotychczas dzięki pomocy wielu partnerom, wielu, trudno tutaj wszystkich wymienić. Dzięki miastom, w którym można było realizować te imprezy. Dzięki miastu Poznań, dzięki Szczecinkowi, dzięki Warszawie. Ojeju, wymieniać te miejscowości. Dzięki Andrespol z takich stałych jakby wydarzeń. Dzięki pomocy dużym organizacjom jak Bridgestone, Volvo, Volkswagen. Ja o kimś na pewno zapomnę, więc nie chcę wszystkich tutaj wymieniać. Ale tak to działało. I byłem z tego bardzo zadowolony. I ludzie, którzy działają we fundacji, także się cieszyli, że można było zrealizować aż 500 działań. Zarybić rzekę Wartę w milion ryb po jej zatruciu. Wyedukować 15 tysięcy dzieci w szkołach. Zorganizować edukację w terenie dla ponad 35 tysięcy dzieci. Zorganizować akcje, w których wybrali się udział, za co bardzo dziękuję. Czyli 5 lat sprzątania brzegu Warty. W sumie wyciągnęliście ponad 100 ton śmieci. Wyciągnęliście ponad 3 tysiące kilogramów, czyli 3 tony butelek tutaj
z naszej warty w centrum Poznania mnóstwo wydarzeń, 100 rocznie. W tej chwili nie sądzę, żeby była możliwość realizacji ich w tym roku, niestety. Wiosna to jest taki okres, w którym w blokach startowych tak trochę czekam na to, aż się zacznie dziać. Przepraszam. Oczywiście jesień i zima to nie są okresy, w których się nie pracuje, bo jest dużo więcej pracy w zasadzie niż tych realizacji, pisania wniosków, sprawozdań, próśb o pomoc. Są targi, na których się spotykamy. Natomiast to jest okres, który trzeba przetrwać. Przetrwać do wiosny. Nie ma aż takiej możliwości pozyskiwania środków na wydarzenia, które zazwyczaj są planowane i realizowane. W tej chwili ponad 30 z nich, 40 już jest odwołanych. Będą, mam nadzieję, możliwe do realizacji dużej imprezy z Orlenem, dla szkoły w Zanemyślu, dla całej szkoły i w Szkole Edukacja i nad brzegiem jeziora. Są na koncie fundacji jeszcze środki na oczywiście waszą adopcję sandacza, żeby wpuścić te ryby, to też trzeba przygotować. I są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na ekoigrzyska dla kilku tysięcy dzieci. 600 z nich będzie brało jeszcze udział w wydarzeniach edukacyjnych nad Wartą, żeby poznali ten ekosystem po wiedzy, którą zdobyły te dzieci w szkole. Przepraszam. To suchota, to nie wirus. No i przyszedł taki czas, że w tej chwili trzeba utrzymać to wszystko. Trzeba utrzymać koszty stałe, trzeba utrzymać fundację, księgowość, konta, banki, ZUS. A ja jestem bez pracy, dlatego bardzo was serdecznie proszę o pomoc, o wsparcie. Słuchajcie, jest wiele produktów. Jak można pomóc? Jest bardzo wiele produktów. Nie są jeszcze wszystkie wstawione na sklep patronacki, który jest na stronie www.ratujryby.pl, ale postaram się z partnerami jak najszybciej je wstawić. One są wszystkie w zasadzie na stanie, bo to też miały być i prezenty, i poprzez sprzedaż tych wszystkich rzeczy miały być środki odkładane właśnie na późniejsze realizacje, czy na sandacza, czy na pomoc takim szkołom, które nie są w stanie zebrać jakichkolwiek środków na to, żeby przeprowadzić w tej szkole dla tych dzieci edukację. One są wszystkie na stanie. Można wesprzeć poprzez zakup, no właśnie, czy maskotek, czy rybek. Zobaczcie, bardzo dużo jest tego. Szczupaczki, delfinki, rekiny, które się chłopcom podobają. Sandacze. Ja zaraz wezmę, może pokażę. Są kubeczki z dzikim. Wild Fish Team. Tak, Sum i sandacz niby rywalizujący ze sobą podają sobie pionę w słusznej sprawie. Teraz mamy taki czas, że powinniśmy sobie wszyscy pomagać. Są bryloczki. Zobaczcie, nie wiem jak blisko mam pokazać. Z okonkiem. Ze szczupakiem. Sandaczem. Słuchajcie, może ktoś z was jest, który ma środki na utrzymanie, który nie stracił pracy i chciałby w ten sposób wesprzeć Fundację Ratuj Ryby. Wesprzeć mnie. Dzikie są od w zasadzie 4 lat koszulki do 3 razy XL. To jest bardzo dobry materiał. Ja mam swoją ze 3 lata. Nic się z tym nie dzieje, słuchajcie. Jest serduszko. Dla dzieci też.
od 4 roku życia do 12 roku życia. Jest czapeczka na stanie, została nam po targach. Są małe, dzikie. To jest do 6 lat. Są bluzy z zamkiem, z kieszeniami, z dzikim z tyłu. Mam nadzieję, że widać. Są rybki od naszego partnera Relatrofy. Jest fajna tutaj wspólnie zaprojektowana ryba dla tych, którzy edukują, dla szkół. Może chcielibyście wesprzeć szkołę, która też jest w takiej sytuacji, jak jest, i kupić taki prezent edukacyjny, czy też planszę edukacyjną, którą też mamy. Są większe rzeźby. Jest na stanie sum. W zasadzie większość ryb jest tutaj na stanie. Nie zniosłem wszystkich. Karpik. Bardzo ładnej jakości są to wykonane eksponaty. Lipień przepiękny. Jest mnóstwo tych rzeczy, słuchajcie. Jest dużo bardzo rybek na stanie. Jest dużo koszulek. Proszę was o pomoc. Poprzez zakup, czy na prezent. Może na Wielkanoc jeszcze. Jeżeli ktoś jest z Poznania, to jeszcze w stanie jestem dojechać, żeby szybciej dostarczyć taki prezent dla kogoś. Dla dzieci może, które też mają trudny okres teraz, żeby może im to wynagrodzić. To siedzenie w domu. Bardzo was, słuchajcie, serdecznie proszę. Nie sądziłem, że spotka mnie taka sytuacja. Oczywiście szukam pracy. Oczywiście może, jeżeli ktoś by chciał pomóc, wykorzystać moje doświadczenie, to bardzo zachęcam do kontaktu. Chętnie popracuję, również w innej branży. Chętnie mogę pisać projekty edukacyjne. Ale mam bogate doświadczenie też w innych dziedzinach, więc jakby ktoś faktycznie chciał, to nie boję się pracy. Muszę po prostu przetrzymać prawdopodobnie rok, bo być może w sierpniu coś się wydarzy, ale zanim to wszystko wróci do normy, zanim szkoły też wrócą we wrześniu do szkół, bo nie sądzę, żeby w tym roku to nastąpiło, to też wszyscy będziemy potrzebowali tego czasu na tą aklimatyzację. Więc tak naprawdę przyjdzie szybko jesień i zima, gdzie nie mam takiej możliwości na to, żeby znaleźć taką pracę, która mogłaby mi pozwolić na to, żeby utrzymać fundację i w realizacji te działania, czy dalej po prostu się rozwijać. Jestem dobrej myśli, chociaż jest to bardzo trudny okres, ale pamiętam trudniejsze, zdecydowanie. Pamiętam sytuację, gdzie pierwsze w zasadzie 2-3 lata były najtrudniejsze. Teraz mam możliwość w zasadzie kręcenia z pomieszczenia, swojego mieszkania, które od niedawna użytkuję, ponieważ było wynajęte właśnie na to, żeby móc realizować, żeby móc działać, żeby przekazywać tą wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, przekazywać wiedzę dzieciom, organizować różne akcje, jak ja to mówię, pomocy bezpośredniej naturze, budować gniazda dla sandaczy, które w zasadzie od 5 lat też są cały czas chronione. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że mogłem też przetrwać te czasy. Dziękuję wszystkim partnerom dotychczasowym. Nie chcę właśnie ich wszystkich wymieniać, bo na pewno kogoś zapomnę. Ale z takich większych partnerów typu Orlen, typu Miasto Poznań, Miasto Szczecinek, ze szczecińską właśnie organizacją, Volkswagen, Bridgestone, Wojewódzkiemu Funduszowi. Na pewno o nich zapomnę, więc nie chcę wszystkich wymieniać. Oczywiście szkółce wędkarskiej w Buku, w której chłopcy, zabrzmiało, mają już ponad 100 dzieci pod swoimi skrzydłami, gdzie możemy przekazywać im wiedzę dotyczącą życia jeziora, życia ekosystemu wodnego. No i szanować to. Zapraszam was wszystkich serdecznie. Bardzo wam będę dziękował. Dziękuję w zasadzie Agnieszce,
która pierwsza wpadła na ten pomysł i trochę mnie zainspirowała, kupując, mam nadzieję, że dla swojego chłopaka, a może taty, a może kogoś bliskiego, właśnie dzikiego. I podsunęła ten sam pomysł, że może to jest sposób na to, żeby jeszcze jakoś przetrwać, dopóki nie znajdę pracy, dopóki to nie mnie. Dopóki nie znajdę jakichś rozwiązań, może zdalnych, gdzie będę mógł edukować. Są filmy jeszcze do nakręcenia z sandaczem. Może ktoś by chciał wesprzeć. Może jakiś partner się znajdzie, który, dzięki któremu uda się ten materiał nakręcić. Jest jeszcze około 6 filmów do zmontowania. Jest materiał. Pierwszy został opublikowany już na naszej stronie, na naszym kanale YouTube Ratuj Ryby. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na stronę, zapraszam do sklepu. Zapraszam do udostępniania. Może znajdzie się ktoś, komu też bije serce ku tej naturze i pomoże w tych trudnych czasach. W ogóle pomagajmy. Pomagajmy małym podmiotom, słuchajcie. Pomagajmy sąsiadom. Pomagajmy lokalnie. Pomagajmy małym organizacjom, które się znalazły w bardzo ciężkiej sytuacji. Doskonale sobie zdaję sprawę, co przeżywają. Duże organizacje międzynarodowe, którym częściej pomagamy, mają środki na to. Ja nie mówię, żeby teraz nie pomagać i tak dalej. Nie o to chodzi. Ale skupmy się na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Bo to będzie ciężki okres do przetrwania. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję partnerom, dzięki którym udało się dotrzeć do tego momentu, do tego czasu, zorganizować te 500 działań. Dziękuję wszystkim, którzy się stawiali na imprezy. Dziękuję wszystkim wspierającym. Dziękuję za te dobre słowa, które wysyłacie w moim kierunku i dla osób, które tutaj są zaangażowane w podmiot. Trzymajcie się, słuchajcie, dbajcie o siebie, o tą odporność. Patrzcie, co jecie. Wieczcie mieszkania. Mnóstwo tej dobrej energii wpuszczajcie do mieszkania, świeżego powietrza i miłości. Oczyśćcie to wszystko, co się skumulowało, ten stres, który jest, uważam, że całkowicie niepotrzebny. Dokładnie. Będzie dobrze, słuchajcie. Pokażę wam jeszcze produkty. Mam nadzieję, że to będzie widać. Rybek jest naprawdę mnóstwo. Dla tych, którzy nie wiedzą, pokażę działania. Jeżeli któryś rybek nie będzie na stronie, dajcie znać. Może będę... Można napisać przez Facebooka zresztą. Jeżeli którąś tutaj widzicie, a nie jest jeszcze wstawiona na stronie. Dorszyki, karpiki. Dziewczynki lubią orkę. Się granik schował. Proszę bardzo. Jedna z najszybszych ryb świata. Około 100 km na godzinę płynie. Może będę prowadził takie spotkania zdalne. Może ktoś mi pomoże w jakiejś platformie, gdzie mógłbym kręcić dla dzieci takie zdalne zajęcia edukacyjne dotyczące środowiska, zdrowia płynącego z natury, jak ja to mówię. Tak to wygląda. Dziękuję wszystkim. Słuchajcie, trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Nie popadajmy w panikę. Pomagajmy starszym. Pomagajmy starszym osobom, sąsiadom, w zakupach. Pomagajmy w tym, żeby nie wprowadzać tej osoby w stres przede wszystkim. Bo to jest w tej chwili chyba najgorsze, co może być. Podejrzewam, że więcej istot dotyka ten stres, aniżeli sam wirus. I uczmy się biologii. Nie udostępniajmy niepotwierdzonych informacji.
Nie siejmy fermentu na internecie, bo to nie jest potrzebne. Siejmy dobre rzeczy. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i życzę wam zdrowia. Tego płynącego z natury. I z serca. Dziękuję za pomoc. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.